Proszę Państwa, środa minie, tydzień ginie, a dzisiaj czwarteczek mam i nasz filmik zaczynamy. No tak, tak mi się z rana coś, proszę Państwa, rymuje, nawet człowiek nie czuje. Witam, witam. Dzisiaj, proszę Państwa, miałem zagłoskę, który organ omówić, ale doszedłem do wniosku, że najbardziej ważny, najbardziej patogenny jest organ, który... To właściwie organ to tkanka, która nazywa się krew. W tradycyjnej medycynie chińskiej, proszę Państwa, ma bardzo, bardzo duże zastosowanie w sensie diagnozy i w sensie rozpoznawania chorób. Ona po prostu potrafi zniszczyć zdrowie, jeżeli jest nie tak jak trzeba, lub przywrócić zdrowie, jeżeli jest leczona, jeżeli jest czysta, jeżeli jest odpowiedniej gęstości i odpowiednim składzie. No do tego, proszę Państwa, tutaj w tradycyjnym medycynie chińskiej dochodzi jeszcze czynnik qi, siła, energia qi, o której będziemy rozmawiać w drugiej części. Ale dla Państwa wszystkich, którzy jesteście na pierwszej części, żeby sobie coś zobaczyć, jak pomagać sobie, jeżeli chodzi o krew, mam tutaj kilka mieszanek. Proszę sobie zrobić print screen lub zrobić sobie notatki, proszę Państwa, i się leczyć. Pierwsze to jest, proszę Państwa, gorąco krwi. Gorąca krew, do tego jeszcze jak toksyczna jest ta krew, przynosi z sobą bardzo dużo poważnych chorób. Choroby te są, proszę Państwa, chorobami skóry. Przede wszystkim chorobami skóry. Różnego rodzaju trądziki, wypryski, krosty, atopowe zapalenie skóry i podobne rzeczy są dzieckiem. Dzieckiem gorącej krwi i toksycznej krwi. Tak nazywają to Chińczycy. I na to, proszę Państwa, nasza fitoterapia zachodnia też ma na to sposób, ma radę, mianowicie mieszankę na ochłodzenie krwi, która składa się z koniczy na ziele 10 części, na wodziele 7 części, pokrzywa liść 5 części. Wszystkie te składniki trzeba zmieszać razem, dwie łyżeczki na dwie szklanki wody, gotować 3 minuty pod przykryciem garnku emaliowanym najlepiej, odcedzić do termosu, ale proszę Państwa szklanego i pić 4 razy po pół szklanki, 10 minut przed posiłkiem. Zazwyczaj pijemy 14 dni, proszę Państwa, i powinna sytuacja ulec zmianie. Druga mieszanka może mieć zastosowanie, proszę Państwa, to jest mieszanka czyszczenie krwi. Tamta była chłodzenie, to jest czyszczenie krwi. Oczyszczenie. Krew może być brudna, może być gorąca i może być jej mało. Będziemy rozmawiać na ten temat w drugiej części. Jeżeli mamy brudną krew, z różnych powodów, proszę Państwa, krew brudzi się poprzez dysfunkcję narządów oczyszczających, poprzez złą dietę, brudzi się poprzez psychikę. Jak ktoś z Państwa śledzi nasz kanał Wyzdrowienie 60, to pamięta, jak opowiadałem o tym Koloseum, jak produkowano kiedyś za Cesarstwa Rzymskiego truciznę, jak puszczano świnie i psy, które gonili dotąd te świnie, aż padały ze zmęczenia i ze stresu, i wtedy spuszczano tę krew, i to była bardzo poważna trucizna, która zabijała człowieka. Kilka kropli wystarczyło, żeby człowieka zabić. Więc oczyszczenie krwi jest bardzo ważne, proszę Państwa. Wtedy brudna krew tworzy nam wszelkiego rodzaju takie rzeczy nieprzyjemne, jak torbiele, cysty, kamice w nerkach i w pęcherzyku żółciowym. To wszystko jest, proszę Państwa, pochodnym brudnej krwi. Krwi, która jest nieoczyszczona. Przede wszystkim tak to się dzieje. Dlatego trzeba pamiętać, że krew trzeba czyścić i krew musi być czysta, wtedy nam powraca zdrowie. No i taka mieszaneczka: koniczyna, ziele 10 części, mniszek, ziele 7 części, karczok, ziele 5 części.
Widzicie Państwo, że tu jest kończyna. Kończyna jest bardzo dobrym oczyszczaczem i ochładzaczem krwi. Jest bardzo dobrze działa na krew i na kończyna ma bardzo poważne właściwości antynowotworowe. Jeżeli ktoś ma nowotwór niezłośliwy, ten nowotwór, z którym żyje przez dłuższy czas, żeby sobie zapewnić jakiś spokój ducha, stosujcie kwiat kończyny. Nie ma znaczenia, czy biały, czy czerwony. On podobnie działa. I podobnie jak w tamtym wypadku, dwie łyżeczki sobie bierzcie na dwie szklanki wody, gotować 3 minuty, odcedzić, pić 4 razy dziennie, po pół szklanki, 10 minut przed posiłkiem, 14 dni. I możecie Państwo sobie zmienić na inną mieszankę, nawet składanych tutaj, na następne 14 dni i wracamy do pierwszej mieszanki. I to jest mieszanka numer 2. Następnym patogenem krwi, który jest opisany w tradycyjnej medycynie chińskiej, proszę Państwa, jest zastój krwi. Pamiętajcie, że zastój zawsze boli. Czy to ci, energii ci, czy krwi, zawsze boli. Tam, gdzie jest zastój krwi, tam boli. Zastój krwi najczęściej jest spowodowany jej małą ilością lub, proszę Państwa, zimnem zewnętrznym. Zimno zewnętrzne ma tendencję, w tradycyjnej medycynie chińskiej ma tendencję do obkurczania i zatrzymywania. Tak jak zima lodem skuta w zimie, to wszystko jest z natury. Chińczycy, proszę Państwa, wszystko z natury biorą. I macie wtedy Państwo mogą boleć któryś z narządów. Może być, proszę Państwa, na przykład czy rak, może być na przykład ropień, może być na przykład choroba wieńcowa. Choroba wieńcowa jest zastojem krwi. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższych naszych spotkaniach. I tutaj jest bardzo mocna mieszanka na zastój krwi, która porusza krew. I to jest ruta ziele, 10 części jako cesarz, ministrem jest kasztanowiec, kwiat 7 części i jemioła, ziele 5 części. Pamiętajcie Państwo, już mówiłem o tym, że jemioła jest zielem o silnym działaniu i trzeba uważać, żeby nie przegiąć pały, żeby nie przedobrzyć. Tak samo dwie łyżeczki mieszanki na dwie szklanki wody, gotować 3 minuty, odcedzić. Pić 4 razy po pół szklanki, 10 minut przed posiłkiem i pijemy 14 dni. Są to wszystko, proszę Państwa, zioła miękkie, dlatego nie ma tutaj żadnych problemów. Mieszanka numer 4. Ogień krwi. Proszę Państwa, tutaj mamy już poważny problem, ponieważ ogień krwi, czyli bardzo gorąca krew, to już jest ogień krwi, tworzy się w wątrobie, uderza nam do głowy wtedy, bo ogień się zawsze znosi do góry. Jak Państwo widzicie nawet w przyrodzie, że to płomienie ognia idą do góry, nie idą na dół, tylko do góry. Zazwyczaj nie ma wiatru, to on sobie tam. Tak jak ciepło idzie do góry, tak samo ogień. To jest wszystko z przyrody. I jeżeli mamy ogień krwi, jest to bardzo źle, proszę Państwa. Dlatego, że ogień krwi w dłuższej perspektywie oznacza nam udar mózgu lub zawał serca. Jeżeli mamy bóle głowy, one zazwyczaj pochodzą od wątroby, bo wątroba nam ogień krwi wytwarza i to wszystko idzie do góry, do głowy. W głowie Chińczycy traktują czaszkę jako skrzynkę zamkniętą, która nie ma ujścia i ten ogień się tam panoszy i nam rozbija nam mózg, naczynia krwionośne. I wtedy pojawia się nagła gorączka, bóle głowy, które migrują z jednej strony z drugiej strony lub takie nagłe kujące. I możecie Państwo dostać wtedy czerwonych plam na twarzy. Mogą być palpitacje serca, mogą być bóle w okolicy aorty, tutaj w tym miejscu mniej więcej to boli. Takie rzeczy, no oczywiście niepokój. Niepokój jest bardzo ważnym objawem tego. Jeżeli coś takiego Państwu się stanie, to musicie uważać. No i wtedy najlepiej to jest, proszę Państwa, przyjąć już leki syntetyczne, żeby ratować życie. No, moim zdaniem trzeba się udać do lekarza i powiedzieć mu, że jest problem z ogniem krwi, czyli że macie Państwo problem z naczyniami krwionośnymi, z krwią i żeby coś dał na to, żeby to uspokoić, tak zwane uspokojenie ognia krwi.
ale jeżeli jest jeszcze czas, to możecie Państwo skorzystać z kasztanowca kwiat 10 części, róża dzika owoc 7 części i owiec młody pęd. To możecie Państwo sobie wszystko kupić w zielarskich sklepach i to wszystko. I teraz uwaga, w związku z tym, że dzika róża jest ziołem twardym, musimy ją moczyć. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli w mieszance macie któreś z ziół twardych, to najlepiej sobie to namoczyć. Wcześniej 10 godzin, z wieczora do rana albo odwrotnie, kiedy tam Wam pasuje. Zazwyczaj w dwóch szklankach wody moczymy sobie na część, powiedzmy łyżeczkę tego owocu dzikiej róży, potem resztę zmieszamy sobie tych składników, mianowicie kasztanowiec i owiec. I z tego dodajemy dwie łyżeczki i to wszystko dajemy w dwie szklanki wody pozostałej, znaczy w tą wodę, którą się moczyła dzika róża. Gotujemy 3 minuty, żeby jeszcze wydobyć wszystkie czynniki aktywne. Odcedzamy sobie to do termosu szklanego lub jakiegoś naczynia, którym na pewno nie metal. Metal, proszę Państwa, absolutnie. I tak samo pijemy 4 razy po pół szklanki 10 minut przed posiłkiem. Przypominam Państwu, że te recepty, które podaję, obejmują wszystkich Państwa, którzy macie od 14 do 65 roku życia. Jeżeli macie do 14 lat, połowę dawki, natomiast powyżej tego jest 3/4 dawki lub połowę, zależy od stanu zdrowia. Tyle. Wszystkich Państwu dziękuję, którzy zostajecie na pierwszej bazie. Weźcie sobie te wszystkie mieszanki, zanotujcie, żebyście mieli w swoich annałach. Będzie wydana książeczka kompendium filmów od 100 do 200. Ale to w swoim czasie. Na razie, proszę Państwa, tyle. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego. Witam Państwa wszystkich, którzy już idziecie ze mną z plecakami, rakami i czekanami. Idziemy na szczyt. No więc ta krew. Krew, proszę Państwa, Chińczycy nazywają Xue. X-U-E. To jest, proszę Państwa, nazwa chińska krwi. Krew według tradycyjnej medycyny chińskiej krąży w naczyniach krwionośnych razem z energią Qi. Jest, proszę Państwa, podstawą zdrowia organizmu. Musi być odpowiedniej gęstości, czystości oraz temperatury. Pamiętajcie Państwo, że krew jest bardzo ważnym składnikiem zdrowia i to musicie pamiętać. Dlatego, że jeżeli sobie badacie zdrowie i zobaczycie, że siada Wam wątroba w jakikolwiek sposób, czy najczęściej jest to stagnacja wątroby, prowadzi do chorób krwi. Zazwyczaj ze stagnacji wątroby powstaje gorąco krwi. No ale to tak wybiegam już nieco w przyszłość. Krew powstaje ze składników, tworzy ją śledziona i żołądek, z esencji pożywienia, a potem to wszystko idzie do płuc. Płuca dodają powietrze, czyli tak zwane dotleniają krew i to wszystko tworzy nam krew. Śledziona jest bardzo ważna w procesie, proszę Państwa, krwi, dlatego że śledziona utrzymuje, według tradycyjnej medycyny chińskiej, śledziona utrzymuje krew w naczyniach. I tutaj od razu rodzi się taka dygresja, że jeżeli macie Państwo jakiekolwiek gdzieś krwawienia, to szukać przyczyny w śledzionie, w niedoborze śledziony. Także problemy z krzepliwością krwi oraz kruchością naczyń krwionośnych szukajcie Państwo problemów w śledzionie. No widzicie, nawet nieraz są krwawienia z nosa, krwawienia z narządów rodnych u pań, krwawienia z odbytnicze. To wszystko jest w 90%, proszę Państwa, zasługą śledziony. Także tam szukajcie. Tak jak mówiłem już, przy wątrobie krew zostaje na noc, wpływa do wątroby, gdzie jest przechowywana, gdzie jest do odpowiedniej temperatury docieplana i jest odkażana. W wątrobie jest to bardzo ważny zabieg, bo jeżeli ktoś z Państwa mało śpi lub ma pracę na zmiany, zaburza mu się cykl dobowy organizmu, wtedy mogą się zacząć problemy z krwią. O tym Państwo pamiętajcie. I ta krew w tym czasie jest regenerowana, poddawana detoksykacji, jak mówię, i wtedy ta krew po przebudzeniu, kiedy wzrasta ciśnienie krwi i temperatura ciała,
Wtedy jest ona rozsyłana do wszystkich narządów i do ścięgien, do mięśni. Wszędzie, wszędzie jest to ta krew odsyłana z wątroby. Ona przy okazji nawilża oczy. Widzicie Państwo, tutaj jest ważna rzecz. Odżywia mięśnie, nawilża oczy i ścięgna. Zarządza cyklem krwi. Oczywiście mówię o wątrobie. Krew wątroby. Krew wątroby nawilża oczy, żeby była jasność, żebym się tutaj nie przejęzyczył. Wzmacnia wzrok. Widzicie Państwo, jeżeli macie, zaczynają się problemy z wzrokiem, szukajcie problemów w wątrobie. Wątroba, jeżeli jest dobrze krew zregenerowana, jeżeli jest przesłana do oczu, wówczas nie powinno być problemów z oczami. A zaczynają się problemy z oczami, to szukajcie Państwo problemów w wątrobie. Jeżeli za mięśnie ścięgna, to szukajcie Państwo problemów w wątrobie. Jeżeli są problemy z cyklem macicy, z cyklem menstruacyjnym, mogą być problemy w wątrobie i w nerkach. To pamiętajcie. Nerki także biorą udział w produkcji krwi, to też trzeba pamiętać, poprzez odżywianie szpiku kostnego, w którym produkowano są czerwone i białe ciałka krwi. To też musicie Państwo pamiętać. Mówiłem w tamtym wejściu, w tamtym filmiku, macie Państwo nagrane na temat osierdzia. Osierdzia to jest taki worek, który także przynależy do tego samego elementu ognia. On jest, to jest worek elastyczny, który się rozszerza i w czasie pracy serca rozszerza się i zwęża i skurczy z płynem osierdziowym, w którym pracuje serce. Jeżeli by nie było osierdzia, to by było tarcie ścianek serca o mięśnie. I wtedy by nastąpiło, proszę Państwa, natychmiastowe zatrzymanie akcji serca z tego względu, że żeby przetarło. Po prostu jakie starcie, to jak macie odcisk na nodze, proszę Państwa, albo gdzieś otartą piętę, jak idziecie, macie niewygodnego buta. Podobna sytuacja jest z sercem. Dlatego w tradycyjnej medycynie chińskiej osierdzie jest obrońcą serca, ochrania serce. Opiekuje się nim. Taka jest funkcja osierdzia. Krew, proszę Państwa, także odpowiada za włosy i błony śluzowe. Jeżeli jest dobrej jakości krew, nie jest brudna, nie jest zimna, nie jest gorąca, bo może być i zimna krew także, nie jest gorąca, nie jest zanieczyszczona, no to wtedy poprzez tą wątrobę, o którą mówimy, to proszę Państwa, mamy dobre włosy, tu tak samo wchodzą nerki. Musicie Państwo pamiętać, że tutaj jest energia, nerki, wątroba. Wtedy mamy dobre włosy, mamy dobrej jakości oraz mamy błony śluzowe. Nie mamy żadnych nadżerek, błony śluzowej, nie mamy stanów zapalnych, żadnych grzybicy, nic. Chodzi tutaj o okolice intymne czy układ pokarmowy, gdzie jest dużo tych błon śluzowych w gruncie rzeczy. Zaczynają się w gardle, a kończą się na odbytnicy. Tutaj, proszę Państwa, jest ważna rzecz, że jeżeli ma dla naszych pań, jeżeli mają problemy z cyklem menstruacyjnym oraz produkcją mleka, a dla panów spermy, tu szukamy problemów w krwi. Bo ma bardzo duży wkład krew w te sprawy. Krew odżywia płód w czasie ciąży. O tym musicie panie pamiętać, ponieważ musicie dbać, jeżeli jesteście w ciąży, w błogosławionym stanie, musicie pamiętać, że krew wasza jest bardzo ważna dla późniejszego rozwoju dziecka. A dlaczego? No dlatego, że tak jak mówiłem, te 50 zł, co Państwo pamiętacie przy naszym Banku Życia, cofnijcie sobie film, że 50% od ojca i matki otrzymujecie tak zwanej energii chi przedurodzeniowej, która przez całe życie, która jest gromadzona w nerkach i ona całe życie nam służy jako rezerwuar zdrowia. Jeżeli dostaniemy to słabe, te pieniążki, mało tych pieniędzy, to całe życie się męczymy, mamy problemy, chorujemy i tak dalej. I tak dalej. I tutaj zazwyczaj chorujemy na te choroby, na które chorowali nasi rodzice. To pamiętajcie Państwo, ja to powtarzam, żebyście wiedzieli, to macie już gotowe. Zróbcie sobie wywiad, kto chorował na co i będziecie mieli jasność sprawy.
Dystrybucja krwi nie jest taka sama, proszę Państwa, do wszystkich narządów. Tutaj rozwinąłbym ten temat w ten sposób, że są miejsca bardziej ukrwione, są miejsca mniej ukrwione. Widzicie Państwo na głowie, tam gdzie jest skóra głowy, gdzie są włosy, tam jest cienka skóra. I tam trzeba pamiętać, że tam jest mniejsze ukrwienie. Na łokciach jest mniejsze ukrwienie. Na kolanach jest mniejsze ukrwienie tych okolic. I co się z tego powodu wynika? No wynika to z tego powodu to, że tam, gdzie jest mniejsze ukrwienie, gdzie nie ma dużo krwi, jest bardzo duża podatność na patogeństwo różnego typu. Najlepszym przykładem jest łuszczyca. Jeżeli macie Państwo problemy z łuszczycą, a to już wiemy o tym, bo przed chwiląśmy mówili, że jest to choroba z gorąca i toksyczności krwi, bo wszelkiego rodzaju skórne atrakcje to jest gorąco krwi i do tego dochodzi toksyczność krwi, no to tam one się nam, te choroby osadzają, gdzie jest mało krwi, dlatego że krew tych okolic dobrze nie odżywia, nie dotlenia, nie oczyszcza. Pamiętajcie Państwo o tym. To są okolice bardzo, ale to bardzo podatne na choroby. Dlatego na te okolice trzeba najbardziej zwracać uwagę potem. I teraz tak, powiem Państwu o głównych patologiach krwi według tradycyjnej medycyny chińskiej. Są to trzy patologie. Niedobór krwi, gorąco krwi i zastój krwi. Są to bardzo poważne rzeczy, proszę Państwa. Ja to sobie wszystko wynotowałem, żeby Państwu wszystko powiedzieć. Niedobór krwi. Zaczyna się w niedoborze śledziony. W niedoborze śledziony oraz w niedoborze żołądka. To, co mówiłem wcześniej Państwu, że krew jest produkowana poprzez śledzione i żołądek. W żołądku wrzucamy wszystko do żołądka, to wszystko zostaje przetworzone i potem skierowane do śledziony. Śledziona się tym zajmuje, przetwarza substancję odżywczą, kieruje do płuc i do nerek, płuca dotleniają i to jest kierowane do serca. Taka jest droga, proszę Państwa, według tradycyjnej medycyny chińskiej i to się wszystko potwierdza. Niedobór krwi. Niedobór krwi jest bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą, proszę Państwa. Bardzo, może nie ważną, ale bardzo groźną rzeczą, ponieważ zagraża nam bezpośrednio życiu. Tam, gdzie jest niedobór krwi, powstaje wiatr i gorąco. To, co mówiłem wcześniej. Wiatr i gorąco, proszę Państwa, potrafią, tak zwana pustka krwi, która powstaje zazwyczaj w wątrobie poprzez zastój wątroby, pustka krwi i w żołądku, i w śledzionej, jak mówiłem wcześniej, jest tam, gdzie pustka jest, jest ogień i jest gorąco. Gorąco to idzie do głowy i robi nam się problem. Robi nam się problem, ponieważ może dojść do udaru, do zawału niedokrwiennego. Udaru niedokrwiennego. To pamiętajcie Państwo. Ale powiem tu Państwu, co nas jeszcze czeka. Aha, jeszcze taka ciekawostka. Najczęściej niedobór krwi występuje u pań. A dlaczego? Związane jest to z cyklem menstruacyjnym. W tym momencie niektóre z pań tracą bardzo dużo krwi. Krwi ma być tyle, ile musi jej być. Jeżeli jest utrata krwi, następuje tak zwany niedobór krwi. Niektórzy twierdzą, że to jest anemia pomiesiączkowa. No można też nazwać, Chińczycy nazywają to niedobór krwi. I tutaj panie musicie pamiętać, żeby tworzyć tę krew, żeby tej krwi było tyle, ile powinno być, bo organizm z różnych przyczyn może jej mniej produkować. I tak, typowymi objawami tego niedoboru jest częste zmęczenie. No to jest normalne, przy anemii, przy braku krwi jest częste, blada cera. Pamiętajcie Państwo, tam gdzie jest, któraś część Państwa jest, ciała jest blada, tam jest niedobór krwi bankowo. Gdy jest niebieskawa taka, jest to wtedy jest zastój krwi, ale o zastoju za chwilę. Częste zmęczenie, blada cera, zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie kończyn, bezsenność, niewyraźne widzenie, blade usta, osłabienie i skurcze mięśni, kruche, zniszczone paznokcie, suche włosy i skóra, depresja oraz uczucie bezcelowości życia. To jest, proszę Państwa, najczęstsze objawy niedoboru krwi.
Musicie Państwo uważać, ponieważ niedobór krwi może spowodować bardzo dużo patogennych, może wytworzyć bardzo dużo chorób przewlekłych. Na to trzeba uważać. Tutaj macie, może wrzucę Wam planszę, to będziecie widzieć, na czym ta zabawa polega. Drugim patogenem jest gorąco krwi. Gorąco krwi, proszę Państwa, jest niedobrze, ponieważ powstaje gorąca wątroby. Wątroba tutaj ma dużo do powiedzenia. Gorąco krwi powstaje po stagnacji krwi. Tam, gdzie wszystko stoi, to wytwarza gorąco. Może wytworzyć gorąco, może z gorąca ogień. Skąd się bierze ten zastój? Zastój wątroby najczęściej bierze się z czynników psychologicznych. Psychicznych, z długotrwałego stresu, gniewu, niespełnionych marzeń. Jeżeli macie Państwo niespełnione marzenia, to wtedy macie problem z wątrobą, złością na kogoś. Ten ktoś może nie wiedzieć, że jesteście na niego źli, ale Wy jesteście i będziecie sobie haratać swoje zdrowie. Może być, proszę Państwa, także, bo generalnie wątroba nie lubi gorąca, to musicie wiedzieć od razu. Może być na przykład niespełnione marzenia zawodowe. To jest bardzo często niespełnione pragnienia odnośnie dzieci lub inne, finansowe lub na przykład matrymonialne, no czyś inne. No, niestety są takie rzeczy i wtedy mamy ten problem. Zastój krwi, proszę Państwa, zawsze występuje, manifestuje się kolorem niebieskim. Jeżeli podniesiecie sobie Państwo język do góry i zobaczycie tam takie niebieskie naczynia krwionośne, które są bardzo wyeksponowane, znaczy to, że macie Państwo zastój krwi. Możecie, wtedy to jest początek choroby wieńcowej i tutaj trzeba uważać. I teraz jakie są objawy? Wzdęcie nadbrzusza lub podbrzusza, uczucie napięcia w klatce piersiowej, rozdrażnienie, melancholia, depresja, zmienność nastroju, uczucie ciała obcego w gale. Bardzo często mi to meldujecie, że coś takiego macie. Uczucie gorąca, czerwona twarz, pragnienie, skłonność do wybuchu gniewu, napięcie przedmiesiączkowe, nieregularne miesiączkowanie, ból i obrzęk piersi przed miesiączką, obfite miesiączki. Proszę Państwa, generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem wcześniej, a dodam to, żeby było jasne. Gorąco jest transferowane, jest przekazywane przez wątroby do krwi, stąd ta gorąca krew jest. Tutaj gorąco krwi i toksyczność krwi może, proszę Państwa, także tak jak mówiłem w pierwszej części, może nam, proszę Państwa, dawać objawy chorób skóry. Następnym jest zastój krwi. Zastój krwi mamy, gdy mamy stagnację wątroby. Stagnacja wątroby wywołuje zastój krwi. Zastój krwi wywołuje zimno. Zimno zewnętrzne. Tak jak mówiłem, zimno zewnętrzne obkurcza i spowalnia pracę wszystkich narządów i układu krwionośnego. I wtedy jest zastój krwi. Zastój krwi, no to na przykład ból nadbrzusza, ból podbrzusza, wymioty krwią, krwawienie z nosa, bolesne miesiączkowanie, nieregularne miesiączki, krew miesięczna ciemnej barwy ze skrzepami, bezpłodność, bolesne masy brzucha, silne paznokcie, sine usta, fioletowa lub cienna karnacja, sucha skóra, krwawe wybroczyny na skórze. Krwawe wybroczyny na skórze mogą być także... Aha, widzicie Państwo, tutaj chciałem zwrócić uwagę Wam jeszcze na usta. Usta są manifestacją śledziony. O tym będziemy mówili w niedzielę. Usta są manifestacją śledziony. Jeżeli macie Państwo sine usta, znaczy, że jest niedobór krwi, jest stagnacja i jest problem, ponieważ śledziona nie wytwarza tyle tej krwi, ile powinna wytwarzać. Natomiast krwawe wybroczyny na skórze oznaczają, że śledziona nie utrzymuje krwi w swoich naczyniach krwionośnych. Robią się kruche, malutkie te, bo zazwyczaj zaczyna się od małych naczynek krwionośnych i zaczyna się
problem. Są jeszcze inne atrakcje, ale nie będziemy ich omawiać dzisiaj, bo to są już sprawy takie ciemny ślad, no bym to już wyższy ten Mount Everest, to może kiedyś zobaczymy, jak Państwo będziecie zainteresowani tym tematem, no to będziemy to próbować powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, w książce, którą macie tutaj, pojawia się reklama, macie tam oczyszczanie organizmu krok do zdrowia. Tam jest pokazane, jak oczyszczać krew i proponuję Państwu, oprócz tych recept, które są w pierwszej części, proponuję Państwu, żebyście od czasu do czasu sobie taką mieszaneczkę dwutygodniowo zafundowali, szczególnie teraz idzie wiosna. Wiosna od 15 marca, od 10 marca już jest okresem oczyszczania organizmu i proponuję, żebyście Państwo sobie oczyścili ten organizm, będzie lepsze samopoczucie, będzie lepiej wszystko funkcjonować, bo jak coś, no to tak samo jak płyn, jak olej silnikowy w silniku sobie Państwo w samochodzie zmieniacie, bo jak jest stary, to już słabo pracuje, bo może się samochód zatrzeć, czasami gaśnie, ciężko zapalić, no tak to wygląda. To nic dziwnego jest, proszę Państwa, na tej zasadzie nasz motor życia także pracuje. No, zauważyłem, że im człowiek starszy, tym bardziej wymaga nad sobą pochylenia się, pracy nad sobą, dbałości o siebie. Jak był młodszy, to rano wstawał, zęby umył i papieros w zęby i poszedł do roboty. Teraz, jak człowiek starszy jest, mówię to teraz o sobie, no to trzeba już i przejrzeć, i zrobić sobie kapsułki, wypić sobie jakieś zioła, mniej pracować, bo nie ma szans. O stresie także. No i tak to wszystko, proszę Państwa, funkcjonuje. Tyle na dzisiaj. I tak już się rozgadałem. Jeżeli są jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach. Wszystkim Państwu dziękuję za to, że wchodzicie, że się interesujecie. Wszystkim, którzy wy zostawiacie komentarz, dobre słowo dla mnie. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego i myślę, że w niedzielę się spotykamy. Do widzenia, do niedzieli.